I zaś trzecio na zgarach wybiła, czas przywitać się z wami w programie Radia na Góralską Nutę. Przy mikrofonie Wojciech Dorula, gadową witajcie, dzień dobry Państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś o 17 lipca roku pańskiego 2022. Ze stacji WP na 1490M witam się z wami gorąco, serdecznie i miło. Radio na Góralską Nutę w każdą niedzielę od godziny 3 do godziny 4 tutok na tym paśmie, a poza tym na internecie, czy w internecie jak chcecie. Wojciech Dorula Radio na YouTubie, czy też już na Facebooku. Tam dużo dłużej, zawsze dużo dłużej. Necosta, bawimy się dzisiaj znowu. Wielka impreza. Zespół góralski Wanta zaprosił na wesele góralskie i wielki festyn. Wielu z wozu stamok jest u sióstr benedyktynek 5900 147 Street w Oak Forest. Bo przecież msza święta była o 12 w południe, tak jakby powiedzieć suma. A już chyba, no tak, warcitko będzie czas na to piękne, jedyne w swoim rodzaju, wesele góralskie. Przybacuje mi się pierwsze poroniańskie lato w Chicago. Tutaj tam wostes zaprosamy, a poza tym w studiu Radia na Góralską Nutę Zosia Ustupska-Bobak. Gościem moim będzie Renatka Chrobak-Pyrek i Paulinka Krzysica, jak i też wielu wspaniałych gości. Korespondencja z Ludźmierza, trochę muzyki, ale dzisiaj będzie też taki inny koncert życzeń. Bo ten koncert życzeń zrobi coraz większą furorę, czy też można powiedzieć atrakcję tego programu. Ludzie pytają się o to, żeby ogłosić, pytają się o to, żeby przekazać życzenia. I to jest fajne, że to też nie marnujmy czasu. I no bierzmy się do roboty. Zapraszam do wysłuchania Radia na Góralską Nutę przy mikrofonie Wojciech Dorula. Tydzień temu zaprezentowałem piosenkę z płyty Serce Gorolki rodziny Majerczyków, Zabawa na remizie. To też dotrzymałem telefony za jesce, żeby grać, bo się fajnie tak pod nogę słucha. Posłuchajcie. Zabawa na remizie, dziś od szyju za cena. Strażoki nosą skrzynki piwa, wódki i wina. Przyszli ludziska na remizę prawie z każdych stron, choć wtory przyset są, a bose krzesną wzią. I choćbyś kielu stoł, i choćbyś kielu grał, i choćbyś kielu wciął, nie zakończę dziś z tobą. I choćbyś kielu. Do cyckich solenizantów i bilatów, co świętowali wczoraj, dzisiaj i będą świętować przez cały tydzień. Zespół Rodzina Majaczyków i Krzysiu Zubek. Muzyka grokosty sepucy swoją jak moze. Mojasiek patrzy na mnie bokiem, z kim to ja tońcem. Zaraz będzie strasną bitka, skąd ja tu dobrze znam. Chodźcie siednąć chwilkę, tych nie my tłumoczę. I choćbyś kielu stoł, i choćbyś kielu grał, ej, choćbyś kielu wciął, nie zatońcę dziś z tobą. I choćbyś kielu stoł, i choćbyś kielu grał, i choćbyś kielu wciął, nie zatońcę dziś z tobą. Będą tańczyć, bo na wielkim festynie zespół Wanta. Już się ryktujcie tam, jedźcie do nich. Powiecie, że ja was zaproszę, a my tam się też uwidzimy. Po wielkim udanym pikniku festynie w Związku Podhalan w tamtą niedzielę. Wielki sukces, gratulacje, niesamowity sukces.
Mam nadzieję, że docenili Syczka ci, co nie byli, ale ci, co byli i bawili się pracy bardzo wielu ludzi, którzy właśnie tam, na tym pikniku pomagali. To była rekordowa ilość ludzi, pytał prezes, żeby to przekazać i podziękować wam. Powiedział, że przyjdzie do studia, to jest podziękować wam wszystkim, ale była wspaniała atmosfera, wspaniała impreza, taka niezapomniana. Świetne prowadzenie, Karolinka, Walkosz Stafiera, piękna robota. Fajna organizacja, fajna atmosfera, wszyscy zadowoleni. Gadamy o wielkim pikniku Związku Potalem. Dziesiąt takich już ma, rozdył z panią woli pić, duma lampkę wino. Zabawa nie udano, nikogo nie wynieśli. Taki był zwyczaj dla góroli, wiera dla gości. Ej, Małczyk Kiel stał, ej, typowe takie góralskie odezwanie się, Krzysiek Zubek i rodzina Majeczyków, serce górolki. Dedykacja muzyczna dla wszystkich słońzantów i bilatów, co słuchają programu radia Na Góralską Nutę. Takiej więcej muzyki jest, co usłyszycie dzisiaj w moim programie. Zostajecie tutaj ze mną. To, co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. Czas zwolnić tempo. Melodię poznajecie. Tradycyjnie, co tydzień, korespondencja z Ludźmierza. Dla słuchaczy radia Na Góralską Nutę, ksiądz Jerzy Filek, kustosz tego sanktuarium. A przybacuję wam, ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Renatka Chrobak-Pyrek, jak i też Ania i Jerzy Szatkowski, Next Way Trucking Company. Wielki Bóg zapłać za to wam składom, a teraz już ksiądz Jerzy, witajcie! Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Na Góralską Nutę. Pozdrawiam was serdecznie z Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej. Lato w Polsce wciąż po polsku, czyli temperatura na Podhalu około 20 stopni, trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. W sobotę obchodziliśmy piękny odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, Matki Bożej z Góry Karmel. Jak zawsze nasz ojciec karmelita, tym razem ojciec Zbigniew Schyżnego, opowiadał nam o szkaplerzu. Cóż to właściwie jest ten szkaplerz? To podłużny pas materiału, który wkłada się przez głowę i okrywa on plecy i przód zakonnika bądź zakonnicy. Ale też jest w formie mniejszej, jako skrawek materiału w kolorze brązowym, mierzący kilka bądź kilkanaście centymetrów, który połączony tasiemkami spoczywa także na plecach i piersiach chrześcijanina, a też jest forma szkaplerza w postaci medalika, który po prostu nosi się na szyi. A wszystko wiąże się z objawieniem Matki Bożej z 1251 roku, która zachęcała do noszenia szkaplerza zakonników, a także inne osoby i obiecała opiekę, otoczenie takim płaszczem właśnie każdego, kto ten szkaplerz nosi, ale też obiecała, że ten, kto z wiarą nosi szkaplerz, uchroni się od potępienia, czyli od piekła. Warto więc szkaplerz nosić, warto o nim pamiętać, a może gdzieś w swoich domach nawet macie szkaplerz, który warto odświeżyć i ubierać na szyję. Gościem wielkim tego odpustu był arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, który jakby w zastępstwie dawnego arcybiskupa Stanisława Nowaka przybył do Ludźmierza, aby celebrować sumę odpustową. Dzień
Sobotni to także ważny dzień w Austrii, w Karyntii, gdzie została zainstalowana figura Matki Bożej Ludźmierskiej na zewnątrz kościoła jako kapliczka, ale z piękną, złoconą figurą, gdzie w Brykl duszpasterzem jest ksiądz Paweł Windak, były wikary ludźmierski. No i też wspomniałem już ostatnio, że przygotowujemy figurę na Florydę, bo tam jest grupa rodaków naszych, są też pośród nich górale, którzy zapragnęli, aby w jednym z kościołów, który jest mniej używany, była też msza święta po polsku od czasu do czasu. No i górale wymyślili, że jakże to oni mieliby się spotykać bez Matki Bożej Ludźmierskiej, więc przygotowujemy dla nich taką figurę wykonaną z masy żywicznej, którą teraz odnawiamy, malujemy, złocimy, malujemy twarz Matki Bożej na nowo, no i powoli będziemy ją przygotowywać do wielkiego transportu za wielką wodę. Figura ma wyruszyć na przełomie lipca i sierpnia i dotrzeć na Florydę, aby pod koniec sierpnia, prawdopodobnie przed ostatnią niedzielą sierpniową, została rzeczywiście zainstalowana w tamtejszym kościele. Czekamy na to wydarzenie. No i ja też oczekuję, bo być może uda się także na tej Florydzie mnie być i osobiście tam z figurą Matki Bożej Ludźmierskiej spotkać się. A w kalendarzu liturgicznym wspomnieć pragnę świętego Szymona z Lipnicy, którego wspomnienie obchodzimy w poniedziałek. To też święty z naszego regionu, nie z tej Lipnicy Wielkiej Orawskiej, ale z Lipnicy Murowanej koło Bochni. Tam urodził się w XV wieku, stamtąd wyruszył do Krakowa, aby wstąpić do zakonu ojców Bernardynów. No i odznaczał się większą, wielką pobożnością, był wielkim kaznodzieją także. No i stał się takim człowiekiem, przykładem życia chrześcijańskiego, dlatego też został wyniesiony na ołtarze. A ze spraw podhalańskich wspomniałbym o tym, że w tym tygodniu nawiedził nasze miasto minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Miał spotkanie w Nowym Targu, gdzie byli i oczywiście górale w strojach. I też zbierano podpisy pod petycją o zmianę ustawy dotyczącą obrazy uczuć religijnych, aby była bardziej klarowna, czytelna i chroniła rzeczywiście uczucia katolików. No i wreszcie były tematy, jak zwykle, problemy Polaków związane i z drożyzną, i z opałem, i z innymi sprawami. No i była to też oczywiście promocja ugrupowania, które przygotowuje się, jak wszyscy, do przyszłorocznych wyborów. Wspomniałem przed tygodniem, że zdarza się wiele wypadków na Podhalu, no i że samochody się zderzają ze sobą albo z drzewem przydrożnym. To można powiedzieć w cudzysłowie normalne. Ale ostatnio w sobotę zderzyły się dwa fasiągi, które jechały do Morskiego Oka, a właściwie jeden jechał do Morskiego, a drugi wracał. No i jakimś cudem zderzyły się, jedna osoba była poszkodowana, no nikomu się na szczęście nic wielkiego nie stało, ale wypadek wart odnotowania, bo wyjątkowy. W ostatnich tygodniach także miały miejsce poświęcenia nowych wozów strażackich dla ochotniczych straży pożarnych. Przed tygodniem w Boże koło Szaflar, także w Czarnej Górze, a trochę dawniej w Ratułowie. A zatem nasze straże pożarne bogacą się w sprzęt, no i też mogą bardziej profesjonalnie ratować życie i dobytek swoich rodaków. Ale dla strażaków jeszcze ważniejsze od dobrego i sprawnego wozu jest serce, które wkładają w ratowanie, i to współodczuwanie z poszkodowanymi, które sprawia, że wciąż są na posterunku. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy mają odpusty w najbliższym czasie, a są to parafie, które obchodzą wspomnienie na przykład cudownego medalika na Olczy w Zakopanem, a także parafie pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Odrowążu, Poroninie, Rabce, Zdroju i Nowej Białej. A już za tydzień w sobotę wyrusza góralska pielgrzymka na Jasną Górę, która tam dotrze 31 lipca. No i mam też na koniec taką smutną trochę wiadomość, bo przez dwie niedziele nie usłyszymy się. Wyjeżdżam na urlop i będę Was pamiętał z dalszej trochę odległości od Ludźmierza.
Wszystkim przekazuję serdeczne pozdrowienia. Niech Matka Boża, nasza Pani Królowa, opiekuje się Wami każdego dnia. Szczęść Boże. Daj Boże, za korespondencję składamy wielki Bóg zapłuć. Ta smutna wiadomość, no to też tak, no bo w to będzie zaś do was przegadował, trzeba będzie kogoś i szukać na te dwie niedziele. Ale wiecie, przyzwyczailiście się, ksiądz Jerzy jest w tym programie i zawsze jakieś fajne, ciekawe informacje wam przekazuje i tam radzi też zazierocie do tego Ludźmierza. I ty zgadocie, ze z Radia na Góralską Nutę, ze tamok my was posyłamy. A przypatruję wam ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Renatka, Chrobak, Perek, jak i też Ania i Jerzy Szatkowski. Wielki, wielki Bóg zapłoć wam za to składą. Poza tym też jest Kasia i Marek Czubiak. Bóg zapłoć. Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry, musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Na pewno warto i na pewno trzeba przybacować ten głos. No i mamy lato. A prezent urodzinowy do mamy wysłałeś? Oczywiście. Polamer też ma urodziny. I paczki za darmo. To ja na to jak na lato. Tylko Polamer. Od 50 lat wysyłamy wasze paczki do Polski i do Europy. A teraz w urodzinowej promocji co miesiąc aż 50 osób wysyła paczki za darmo. Szczegóły pod numerem 773-685-8222. W naszych biurach i na polamerusa.com. Czy pomyślałeś, jak zainwestować swoje oszczędności bez ryzyka? Zainwestuj w 6-letnią lokatę terminową w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. 3% APY na 6 lat. Tylko w naszej Unii 6-letnia lokata terminowa na 3% APY stworzona specjalnie dla Ciebie. Nie czekaj, promocja ważna od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku. Więcej na psfcu.com lub pod numerem 1-855-773-2848. Nasza Unia to więcej niż bank. Zasady członkostwa i inne ograniczenia obowiązują. PSFCU is federally insured by NCUA. Górol radzi widzom, syćko co wielgie. Wielgie góry, wielgie baby, strasznie sumne. No i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytam was pięknie, zejdźmy się syćka. Shop and Save Market. Hej. Vítejte v městečku Žatec. Mluví, že tu roste nejlepší chmel na světě. A kto nevěří, nech spróbuje žateckého a sám se překoná. Žatecký, nejlepší chmel, výborné pivo. A my zaś pytamy uwagę panią Marię Stasik. Pani Mario, dla was nadesły takie specjalne życzenia i nie odbyłbym do tej setki dołożyłbym jeszcze z 50, żeby to tak było sprawiedliwie. Ale posłuchajcie se. Dla mamy, babci i prababci z serca płyną te życzenia w datę waszego urodzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 150 lat życia w mocy radości, zdrowie wieczne niech wam służy, uśmiech stale miejcie na twarzy. Tego życzą wam córki Anna Hydz i Krystyna Rzadkosz, z rodzinami oczywiście. A zaś 100 lat, takie fajne, sympatyczne dla
wspaniałej, kochanej prababci śpiewa prawnuczek Michałek Tylka. A my tu troszeczkę przygromę dla was po góralsku, a za chwileczkę specjalne 100 lat od małego Michałka Tylki dla wspaniałej, kochanej prababci pani Marii Stasik. Tako staro góralsko śpiewka dla was. No, łaba. O! Ej, nikogo, nikogo nie wiem. Ej, nikogo. A jak się za kogoś będzie się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie wam polecam to miejsce. Gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd. Najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills. Numer telefonu 708-430-1800. 430-1800. Dzwońcie. Zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie. Odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację. Mają dużo jeszcze wolnych miejsc. Na ten rok i na następny. Świetnie wyposażona kuchnia. To podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie was zapraszają. Belvedere Chateau, Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam. I przypatrzyłem też, że ciągle poszukują pracowników. Jakbyście mieli swoje płaciechy, co by chcieli trochę grasa zarobić w fajnej i rodzinnej atmosferze, to pytam baś pięknie, zgłaszajcie się do nich. Potrzebni są pracownicy do obsługi, wszędzie, czy nawet w kuchni do pomocy, ale i też cy za barą, cy na sali, ale przede wszystkim młodzież fajno, robotno na salę. Zapraszamy do Belvedere Chateau i zgłosujcie się tam do nich, bo robotę dość. W reglu młody swe, darmo miłość, i ślubuję. Planujesz wesele, komunię, urodziny i inne imprezy okolicznościowe? Zgłoś się do M&M Event Planners. Razem opracujemy wizję Twoich marzeń. Zaplanujemy i udekorujemy. Przygotujemy poczęstunek w domu, hotelu, sali bankietowej lub w ogrodzie. Tylko z nami zrobisz przyjęcie, o jakim marzysz. Naszą siłą jest zgrany zespół i wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy na konsultacje. Telefon 708 717 75 52. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Spełnimy Twoje marzenia. Więcej informacji na Facebooku, Instagramie i TikToku. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem.
Farmers Insurance. Godne polecenia. W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego, co wydarzyło się na przesłuchaniu w sprawie zabójstwa Jakuba Marchewki. Obrońca Everarda Olmosy powołuje się na samoobronę i przywołuje nieznane dotąd fakty. Rozmawiamy z Markiem Brzezińskim, ambasadorem USA w Polsce, o zacieśnieniu współpracy między oboma krajami oraz z księdzem Damianem Pankowiakiem, polskim salwatorianinem pracującym w ogarniętej wojną Ukrainie. Imigracja. Urząd Imigracyjny do końca sierpnia musi rozdać aż 50 tysięcy zielonych kart. Analizujemy nowe dane dotyczące przestępczości w Chicago. Sprawdź, gdzie możesz czuć się mniej, a gdzie bardziej bezpiecznie. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Canada is a terrible country to live. Thousands of immigrants, expats and Canadians are moving out of Canada because of the regulations, the taxes and the restrictions that the government is imposing on its citizens. I z tego co wiem, jest sprawdzone, to jest czysto prawda. Rewolucja z gilotyną. Rewolucja francuska zmieniła oblicze Europy, ale rodziła się w morzu krwi, terroru i okrucieństwa. Wielka mistyfikacja. Fałszywa szczepionka okazała się jednym z największych sukcesów ruchu oporu w obozie koncentracyjnym. Tajne spotkanie Johnsona. Kulisy sensacyjnego śledztwa, które może dotyczyć ewentualnych powiązań ustępującego brytyjskiego premiera z byłym agentem KGB. Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w Dzienniku Związkowym. Kielu historii, kielu wspomnień, kielu pieknek i też wspólnych czasów. W tej śpiewce i w tych czasach, co by przeżyli razem. W studiu Radia na Góralską Nutę Zosia Ustupska, Bobak, Zosieńko, witam cię bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie.
Dziękuję Wojtuś za witackę. Witam Cię też serdecznie i witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Witajcie. Narobiliśmy trochę szumów, co? Dość długo my pouchwalowali, ponad godzinę. Miałeś bardzo szeroką i gromką publikę, którzy cię wysłuchali i wyopowiadałeś im tam wszystko. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zaprezentować wszystkiego tutaj w Radiu na Góralską Nutę dzisiaj, ale odsyłam tych, co są ciekawi, na mój profil facebookowy. Tam mogę rozmowa długo ze Zosią Ustupską-Bobak. No, ja, Wojtek, nie byłam przygotowana na live'a. Tak szczerze mówiąc, nie wiedziałam, jakie pytania mi zados i musiał mój mózg naprawdę pracować, żeby przypomnieć sobie niektóre rzeczy, bo były wspomnienia nawet 10-11 lat do tyłu. Także co mogła, to powiedziała. No i cieszę się bardzo, że jestem tutaj u ciebie, że była z tobą na live'ie, a dzisiaj się cieszę też z tego, że mogę być u ciebie tutaj też w studiu i powiedzieć coś na temat naszego pikniku, który się zbliża. Za 3 tygodnie będziemy mieć piknik koła Poronin. Tak jest, piknik i właściwie to tak wspomnieniami uderzaliśmy do tego pierwszego poronieńskiego lata w Chicago. Niesamowicie piękne wydarzenie, oprawione tak bogato, jak chodziło muzykę. Powozy, kunie, wesele, oprawę góralską przepiękną. Wiadomo, że to już są wspomnienia, ale jest możliwość w 10. rocznicę tego pierwszego poronieńskiego lata coś takiego stworzyć. Za to dzisiaj Wanta, moto góralskie wesele. No tak, z tego co już słyszała, zaproszenia są przez ciebie, zaproszenia Agnieszka zapraszała wszystkich na ich piknik i będzie właśnie przedstawione wesele góralskie. No i z tego co wiem, to Halinka Macura też tam będzie brała udział w tym weselu. Ja się wybieram na 100%, będę tam, bo będę chciała trochę pooglądać. No i takich wspomnień troszeczkę też będzie i dla mnie, i dla wszystkich, co tam będą to oglądać. Powinni wszyscy przyjść i uwidzieć, bo to też będzie piękne, piękne przedstawienie. Zosiu, żeby nam też czasem nie grozili palcem, bo możliwe, że w tym czasie, kiedy nasza rozmowa trwa, ja wam przyznam się szczerze, że my nagrywali tę rozmowę troszeczkę wcześniej, że w tym momencie, kiedy ta rozmowa nas zatrwa, to góralskie wesele też już może trwać, bo jesteśmy gdzieś około godziny 3:30 po południu, w to niedzielę po południe. Także oni też będą na pewno chcieli z materiałem, z programem lecieć, ale na pewno będzie też utrwalone wiele takich fajnych wydarzeń, że możecie sobie poglądać, ale dzisiaj wielka impreza, wielki piknik zespołu Wanta i tam między innymi góralskie wesele, które właściwie jest takim nawiązaniem do tego naszego pierwszego pięknego poronieńskiego lata w Chicago i tym takie bogate to góralskie wesele było wtedy. No tutaj też muszę podziękować Wancie, bo jak my mieli te wesela, to i Wanta występowała u nas z różnymi programami, skeczami. No i oczywiście występowali i Siumni. Także Wanta i Siumni to są najbliżsi przyjaciele nasi. W tej chwili szkółka jako młodzież i mają, założyli nowy zespół Holni. Też oni pięknie występują. Dzieci naprawdę się wyuczyły. Tutaj urodzone w Ameryce wyuczyły się. Przepięknie tańczą, śpiewają. Jest też co podziwiać. Będąc tutaj dzisiaj w studiu, chciałam zaprosić na nasze poroniańskie lato, nas piknik, który odbędzie się 7 sierpnia. Slovenian Catholic Mission w Leman. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11:30. No i będziemy mieli wiele atrakcji. Będziemy mieli bogatą loterię. Główną nagrodą będzie do wygrania, będzie laptop, będzie ufundowane przez Napa Auto Parts, będzie rejs po jeziorze Michigan na statku Odyssey dla 2 osób, ufundowane przez naszą byłą królową, byłą wiceprezeskę koła Poronin, Benia Macura z mężem Sergio Gurola. Także dziękuję dzisiaj serdecznie tym sponsorom. No i będziemy mieć jeszcze dużo, dużo więcej. Ja jeszcze przyjdę raz tutaj do Wojtusia przed naszym piknikiem, żeby powiedzieć jeszcze więcej informacji na temat naszego pikniku. Będzie się dużo działo,
zapraszamy serdecznie na ten nasz to poruniańskie lato, ten piknik, na przepyszne jedzenia, wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. No i modlimy się, ino, żeby się udała nam pogoda. Na pewno no, z odwiedzą nasi przyjaciele, członkowie, poronianie, nasi sympatycy koła poronin i myślę, że będzie fajnie, a jako prezeska będę chciała zapewnić wszystkim naszym gościom wspaniały czas. Rzeczą wiadomą jest, Zosiu, że każdy dba o imprezę w danym kole, ale jednak ta gościnność poronianów i ten śpiew i ta atmosfera i ta harmonia i te posiady wspólne jakoś na pewno przechodzą do historii z roku na rok. A jest tak, wracając się, bo przecież za rok 2023 będzie 10 lat od pierwszego poroniańskiego lata w Chicago. Jaka tam była oprawa? Jacy byli aktorzy? Jak to Syćku działało? Jak, prowadząc je, bocem z Marysią Krzeptowską-Giewon mieliśmy zaszczyt to pierwsze poroniańskie lato prowadzić. Jacy byli goście i z Polski. Pamiętam, panią konsul siedziała w kapeluszu wtedy na tym poroniańskim lecie. Cóż za wspaniałych ludziśmy mieli tych na scenie, jak i te na widowni. Jest dużo do opowiadania. I to, co ja sobie dzisiaj pomyślę, co to było 10 roków temu, jak to było zorganizowane, jaką my to w ogóle zdołali to ogarnąć, to ja nie mogę nawet, dzisiaj to myślę, że tego już nie da rady zrobić. Po prostu nie miałaby chyba tyle siły, ale wtedy to było coś dla nas, takie wyzwanie dla koła poronin. Zaprosiłam panią konsul, nawet nie pomyślałam, że przyjdzie, a ona, pani konsul przyjechała z mężem. No to też był dla nas wielki zaszczyt. Oprócz tych wspaniałych aktorów, gości, pani konsul z małżonkiem, przecież miałaś gości z Polski tak samo. Tak, zaprosiłam z Polski proboszcza i przyjechał właśnie, przyjechał na to pierwsze nasze poroniańskie lato, chociaż był wcześniej na 25-leciu koła Poronin. Też był ksiądz proboszcz Stanisław Parzygnat, był na tym naszym bankiecie. Było naprawdę cudownie, dopiero nastał w Poroninie jako proboszcz, był 3 miesiące, przyjechał tu właśnie na bankiet. A ja go zaprosiłam jeszcze, później go zaprosiłam na to nasze pierwsze poroniańskie lato i też było naprawdę cudownie, wspaniale. Muszę tu jeszcze też podkreślić co najważniejszego. Wyobraźcie sobie, że aktorzy, obsada tego wesela góralskiego to była w większości odgrywana przez naszych członków koła Poronin. Dzisiaj jak tak popatrzę się, jak to było, co to było, kiedy nas było, jak my to ogarnęli, to było naprawdę coś wspaniałego. Nawet mieliśmy pana Andrzeja Świdra, który przemówił test do młodych. No było to naprawdę coś pięknego. Nawet opowiadał nam, jak się uczył tej przemowy do młodych. No naprawdę byli wszyscy tam. Było parę osób tylko spoza koła Poronin. Musieliśmy dobrać, bo po prostu już nie mieliśmy tyle. Młodo pani, Kinga Macura. Łukasz Galica, młode po mnie. Tak, naprawdę coś wspaniałego. Coś pięknego. I dla tych, co by chcieli to zobaczyć. Ja ostatnio robiłem share u mnie na Facebooku. Jest taki krótki film, nie jest cała relacja z tego, z pierwszego poroniańskiego lata w Chicago, ale to jest na YouTubie. Tak? Popatrzcie też na YouTubie. Pierwsze poroniańskie lato w Chicago, można sobie to obejrzeć. Piękna historia i oczywiście na stronie Związku Podhalan w galerii zdjęć, a więc 2013 rok. Chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że jeżeli byście chcieli widzieć naszych aktorów, całą obsadę Wesela Góralskiego, to zapraszam do naszego pamiętnika koła Poronin, który był wydany na 30-lecie koła Poronin i tam są wszyscy opisani, cała obsada Wesela Góralskiego, pytace, nie pytace, każda jedna osoba, która występowała włącznie z naszymi anoncerami. Był wtedy Wojtek Dorula i Marysia Krzeptowska, którzy nam właśnie pomagali i jestem im wdzięczna za to, że przeprowadzili to tak pięknie. Marysia dużo też powiedziała historii na temat Wesela Góralskiego, nie w ogóle jako z naszego Podhala, Wesele Góralskie ogólnie. O tych tradycjach, o tych takich wielkich, tak, właśnie ważnych to tradycjach. To było bardzo piękne i ważne. No, Zosiu, czy będzie na poroniańskim lecie, na naszym pikniku, stoisko z pamiętnikami? Tak, będzie na pewno, dlatego że zamówiłam więcej tych pamiętników, że jeżeli ktoś by był chętny, chciałby pooglądać, jest tam
piękna historia. Pamiętnik nasz mam 380 stron. Wszystkie artykuły, wszystko co tam jest, to jest prawdziwe, które to zdarzenia, które były i się zdarzyły kiedyś. Kiedyś tu Wojtek mi tu proponował, żebym przyszła tu do studia i żebyśmy troszeczkę powiedzieli na temat tego pamiętnika, który właśnie był wydany przez koło Poronin. W sumie to ja byłam już taką tą całą inicjatorką tego pamiętnika, bo kiedyś powiedziałam, że jak dopóki będę w kole Poronin, to postaram się, żeby wyszedł ten pamiętnik i wszyscy zdziwieni, skąd tyle artykułów i skąd tyle zdjęć, artykułów, no i tyle historii. Ale powiem wam tak szczerze, że jak zaczęłam należeć do koła Poronin, zawsze lubiałam zbierać rzeczy, które by dotyczyły koła Poronin. Mam wszystkie artykuły ze wszystkich gazet, gdzie tylko można było gdzieś pisać. Starałam się wszędzie opisywać koło Poronin, każdą naszą jedną imprezę. Były Podchlaniny, gdzie w ciągu roku były 4 imprezy w kole Poronin i wszystkie były umieszczone właśnie w Podchlaninie. Ktoś tam powie, że o, tyle zdjęć prezes Kamo, a to, a tamto. No ale jakby się nie było, to by się te zdjęć nie miało. Wszędzie my reprezentowali koło Poronin, po wszystkich, gdzie tylko było możliwe, żeby iść ze sztandarem, czy iść do innych kół, do innych polonijnych nawet imprez. To starałam się zawsze, żebyśmy tam byli, żebyśmy reprezentowali koło Poronin. Także koło Poronin od 2011 roku ma naprawdę historię, którą warto by było pooglądać i poczytać. Także zapraszam do naszego pięknego pamiętnika. I ten pamiętnik można będzie sobie pooglądać, ewentualnie też zakupić na poroniańskim lecie, czy w pikniku poroniańskim 7 sierpnia, a więc za 3 tygodnie od dzisiaj. Serdecznie was zapraszamy, rezerwujcie datę. Nie ma dużo pikników tego dnia, jest Maruszyna? Tak, Maruszyna i Biały Dunajec ma w Monster Indiana. Także naprawdę dobry czas, fajny czas i dej Panie Boże, żeby i słoneczko nam przyświeciło, bo to jest bardzo ważne. Bardzo, także zapraszam serdecznie. Także dziś ogólnie rezerwujcie czas 7 sierpnia roku pańskiego 2022 i zachęcamy was jeszcze raz tą melodią, którą my właśnie przygrali na początku tego programu. Zosia jeszcze odwiedzi nas w studiu Radia na Górską Nutę przed samiutkim piknikiem. Zrobimy jeszcze nagranie wideo, poopowiadamy o tym, co jeste dosło, a dzisiaj w to niedzielne popołudnie Zosia Ustupska-Bobak, prezeska koła nr 65 Poronin imieniem Zofii Gracy, jak i też była wiceprezeska zarządu głównego związku Botan, gościem Radia na Górską Nutę. Zosieńko, dziękuję bardzo za przyjście. Ja też dziękuję, Wojtuś, za czas antenowy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Dziadek powtarzał, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak samo jest z ubezpieczeniem. Jeśli naprawdę macie chronić, musi być dobrane do Twoich indywidualnych potrzeb. Sertler & Associates doskonale to rozumieją. Niezależnie od tego, czy chcesz ubezpieczyć dom czy firmę, samochód czy motocykl, żonę czy kochankę, certyfikowani agenci Sertler & Associates dobiorą pakiet dopasowany idealnie do Ciebie. Sertler & Associates. Chroni to, co w Twoim życiu liczy się najbardziej. Zadzwoń 773-290-8000, biura na północy i południu Chicago.
Cieszę się, że widzę was tu wszystkich uśmiechniętych. Stasiu, Czesiu, Halinko, przygotowałem dla was wykwintną kolację. Ale uwaga, dla tych, co mają protezy albo ich nie mają, mam jedynie pire. Hej, no a czy ty już zapomniałeś, że wszyscy chodzimy do tej samej pani doktor? Implanty i licówki na zęby od dr Jolanty Zakrzewskiej są trwałe i na każdą potrawę. Co jak co, ale to jeszcze pamiętam. Klinika dr Jolanty Zakrzewskiej. Wstawianie implantów i licówki na zęby, które zmienią twoje życie. 48 49 North Milwaukee Avenue, pokój 500. W Chicago 773-622-8700. Zaś teraz pytamy uwagę Angelikę Kwak, która to właśnie skończyła 25 lat. Jak to możliwe? Tak szybko ten czas przyleciał. A pamiętam ją jako taką malutką, nowonarodzoną dziewczynkę. Angeliko, ta dedykacja na pewno też z serca płynąca od twojej mamy, bo przecież to były czasy krywania. Piękne, posłuchaj. Chudobno mnie mama miała, chudobno mnie wychowała. W nocy wstała, jeść mi dała, do rania mnie kołysała. W nocy wstała, jeść mi Ania mnie kołysała. Angeliko, i życzenia są następującej treści. Dzisiaj kończysz 25 rok życia, ale najlepsze lata jeszcze są przed tobą. Walcz o swoje każdego dnia i nigdy się nie poddawaj. Życzę ci, aby każdy dzień przynosił nowe szanse do spełnienia marzeń. Niech zdrowie ci dopisuje, aby żadna okazja nie przepadła. Życzę ci radości życia, która pozwoli ci zmierzyć się z każdym celem. Przez ten czas udało ci się wypełnić świat swoją wspaniałą osobowością i dobrocią. Niech ten okres dalej trwa. Z okazji twoich 25 urodzin przesyłam ci najserdeczniejsze życzenia. Korzystaj ze swoich możliwości, szlifuj wszystkie talenty i dokonuj najmądrzejszych wyborów. Jestem dumna i szczęśliwa, że to ty właśnie nazywasz mnie mamą. Dziękuję ci za każdą sekundę bycia razem. Sprawiasz, że ten świat robi się piękniejszy, a zło w ogóle nie istnieje. Każdego dnia kocham cię coraz bardziej. Angeliko, tak piękne życzenia to tylko twoja mama może dla ciebie przesłać. Wzruszeni tymi pięknymi słowami, ale jeszcze mam jedną rzecz, którą muszę ci powiedzieć, że po wielu tygodniach nauki i nieprzespanych nocach zdałaś bardzo ważny i trudny medyczny egzamin stanowy. Angeliko, to jest wielkie dokonanie. Pamiętam cię od najmłodszej, od najmalutkiej dziewczynki, takiej nowonarodzonej. Wyrosłaś na piękną, zdolną, wspaniałą dziewczynę, która przed sobą ma cały świat. Realizuj swoje marzenia. Bądź dobrym człowiekiem, który będzie pomagał wszystkim innym naokoło. Do tych wspaniałych życzeń dołączają się twoi dziadkowie z Polski, twoi wszyscy kochani znajomi, cała twoja rodzina i szerokie grono przyjaciół. Angelika Kwak, wszystkiego najlepszego z okazji 25 urodzin. Ach, się wierzyć nie chcę, że to już 25 lat minęło. Happy birthday, Angelika. Zespół Krywań. Chudobno mnie mama miała, chudobno mnie wychowała. W nocy wstała, jeść mi dała, do rania mnie kołysała. W nocy wstała, jeść mi dała, do rania mnie kołysała. Zrania kładła mnie w ogrodzie, przy potocku het przy wodzie. Hań słowiki mi śpiewały i do snu mnie kołysały. Hań słowiki mi śpiewały i do snu mnie kołysały. Piękne wykonanie muzyczne
zespołu Krywań dla Angeliki Kwak z okazji 25. urodzin. Angeliko, happy birthday. Od całej rodziny też do Rulów. Tu tak ładno, z radia na górę skrótę. No i Franciszek Oja z Kośla z Polski jak najbardziej. Uściski, całusy, przeseł dla tobie. Właściciele Shop & Safe Market, państwo Ewa i Cezary Jakubowski, serdecznie dziękują wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shop & Safe Market, shopandsafemarket.com. Rysiu, życzę ci jeszcze więcej uśmiechu. No właśnie, dusza chce się śmiać, ale twarz nie może. Ostatnio górna siódemka ciągle boli. W ogóle zęby jakoś poszarzały. Rysiu, a więc życzę ci wizyty w Dental Touch Dentistry lub w LeMond Dental Clinic. Ty też spełnij swoje marzenia o pięknych zębach. Postaw na sprawdzone gabinety dentystyczne Dental Touch Dentistry w Palos Hills oraz LeMond Dental Clinic w LeMond. Zaufaj doświadczeniu fachowców, którzy mówią po polsku. Zawsze najwyższa jakość, zawsze najlepsze ceny. W internecie polskidentysta.net. Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go! Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Zobacz inne super promocje na stronie ogrzeje i ochłodzi.com. I znowu mały koncercik życzeń w Radiu na Góralską Nutę. Zaś tym razem o uwagę prosimy Magdzie Klockowski z domu Czernecka. Magdzia obchodziła swoje urodziny. Magdzie, od kochającego cię męża, od twoich wspaniałych rodziców Marysi i Krzysia Czerneckie, twojego brata Zbyszka z jego rodziną, od nas wszystkich, od szerokiego grona przyjaciół, znajomych, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Magdzi Klockowski z domu Czernecka. Happy birthday, Magdziu! Specjalna piosenka dla ciebie, Czardasz Serc. Jak odjąci głowy, kiedy od innego kiedyś już wydała. Kiedyś już wydała za chłopca śwarnego. Kiedyś już wydała, kiedyś już wydała za chłopca śwarnego. Gromy dla Magdzi Klockowski. Koncert życzeń w Radiu na Góralską Nutę. Zespół Baciary. Wszyscy cieszą się z powodu ciepłych letnich dni. Każdy czeka na swobodny czas. Zapach morza, spacer plażą, szum fal ptaków śpiew. Przyjdź
przyjdzie moment, gdy zaśpiewam ci. Gwiste noce i deszczowe dni odeszły już. Przyszło lato i miłości czas. Życie znów piękne jest. O wakacji nasze czas. Tak jest, wakacje mamy w pełni, a Paweł Woźniak dla swojej kochanej żony Bogusi Woźniak pisze tak. Takie to szczere, proste życzenia ci ofiaruję w dniu twojego urodzenia. Wiele uśmiechów, a mało złości, długich lat życia w szczęśliwości, dobrego zdrowia i pomyślności, jak najmniej smutków, dużo radości, dużo przygód, morza, wrażeń, moc słodyczy, nic goryczy, tego tobie mąż twój życzy. Oczywiście do tych życzeń Bogusia dołączamy się my wszyscy znajomi, przyjaciele, rodzinka, rodzice, dziadki, babcie i szerokie grono przyjaciół. Dla Bogusi Woźniak z okazji urodzin wszystkiego najlepszego. Zapach plaży i szum morza, człowiek kręci się. Co dzień rano ty zabierasz mnie na spacery i beztroskie chwile, miłe dni. Wieczorem znów na tańce, bo człowiek tylko jedno życie, jedną młodość ma, więc korzystaj z niego póki czas. Życie znów piękne jest, o wakacji nadszedł czas. Słońce, plaża, trwa co dzień. O, lato, lato, lato jest. Słyszę twój pogodny śmiech. Chciałbyś je śpiewać tak. O, lato, lato, lato jest. Życie znów piękne jest. O wakacji nasze czas. Słońce, plaża, trwa co dzień. Jest. Widzę blask oczu twych. Słyszę twój pogodny śmiech. Chciałbyś je śpiewać tak. Tak, oczywiście, w pełni lata i życzenia urodzinowe dla Bogusi Woźniak od swojego męża, od dzieci, od przyjaciół, od znajomych, od rodziny całej. Wszystkiego najlepszego dla Bogusi Woźniak. Happy birthday! I tutok na paśmie WP na 1490 AM nazywu. Czas się pożegnać z wami, ale jeszcze nie na tym koniec. Zastanawiamy gości dalej w internecie. Słuchajcie, Wojciech Dorula, radio na YouTubie, Cytes na Facebooku, ale już od piątku, 22, 23, 24 lipiec, w piątek od 4 do 9, w sobotę od 1 do 10 w nocy i w niedzielę od 12 do 9 wieczór. Festiwal na rogu 79 i Harlem w Bridgeview. Dużo atrakcji, wielkie karuzele, pokazy zwierząt, muzyka na żywo, pyszne jedzenie, darmowy parking przy zakupie biletu. Zaproszony, bo w tamtym roku było bardzo fajnie, wesoło, dużo nasych ludzi się zesło i mamy nadzieję, że pogoda też dopisze. Także zaproszony was na wielki festiwal w Bridgeview już od piątku, najbliższego co nadchodzi. A teraz już w ogodą Bóg zapłać za gościnę w waszych domach. Program dla was przygotował, realizował Wojciech Dorula. Do zobaczenia się na Wancie. Życzę wam miłego, dobrego i błogosławionego tyźnia. Zostańcie z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Cześć! Śnią się Tatry,
śniącami śni się cudny maj. Na słowika śpiew wzięły i potoka wartki nurt. Złoto liści na jesieni i starego smyka szum. Tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu byłem, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę życie gra. Świeci jest siklawa, co progami gną. Łorem cieniem tnie doliny, tam na grani kozioł pyrć. I miłosny śpiew dziewczyny, przyjdzie chłopce ku mnie przyjść. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i tak mi strasznie tego łzą. Przesanych, co spod smycka sły. Sumu smreków nad potukiem i tej siwej mgły. Tater dumny, tater siwy, od chabrania ostro grań. Ludzi twardych, brat się miły, wrócę miosie, wrócę pan. Ka serce mi uciekło, ka serce mi zostało, tam ku dziewczynciu wrócę, co za mną zapłakało. Ka inny wiatr duje, ka inne słonko świeci i już nie będzie sercu co. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę zyci gro. Serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci i inną nutę zyci gro. Wiem, że ta melodia już taka jest znana i przyzwyczailiście się do niej, że tak mniej więcej pod koniec programu ją prezentuję. Ale teraz posłuchajcie sobie fragmentu, jak my śpiewali dla Hani Paleni, która obchodziła też swoje urodziny na wielkim pikniku w Związku Pod Hanon. Wielka radość, bo często stamok ta pomoc ze strony i koła to też była bardzo wielka. To też życzenia dla Ani Palenik. Aneczko, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, siły do kozdej zewy. Happy birthday! Jak ujdzie? Happy birthday to you! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam!
Niech żyje nam, niech żyje nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. A kto? Prezes Kakoła, Łorawa, 48, brawo! Łorawa! No i tak było wesoło, jak i zresztą w każdym momencie ciotka Staszka też była wekwalona w kuchni. Cała załoga, naprawdę ponad 40 osób pracowało tego dnia na pikniku. Stasek był strasznie zadowolony jako prezes Związku Podhalan. Pozdrawiam serdecznie i czasem się też mogę być częścią tego pięknego wydarzenia. Wielki Bóg zapłać wam za to. Składam mi Ania Palenik-Jesteros. Happy birthday! Nasza Unia to największa instytucja finansowa poza granicami Polski. Nasza Unia to ponad 2,5 miliarda w aktywach i ponad 110 tysięcy członków. Nasza Unia to atrakcyjne konta oszczędnościowe i czekowe. Nasza Unia to szeroki wachlarz pożyczek konsumenckich i hipotecznych z konkurencyjnym oprocentowaniem. Nasza Unia to szybki dostęp do swoich funduszy dzięki bankowości internetowej i mobilnej oraz sieci bezpłatnych bankomatów. Nasza Unia to budowanie silnej Polonii. Nasza Unia to tradycja w nowoczesnym wydaniu. Taka jest właśnie Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Zostań członkiem już dziś. Dołącz do nas online na www.naszaunia.com lub pod numerem 1-855-773-2848. Nasza Unia to więcej niż bank. Obowiązują zasady członkowstwa. PSFCU is federally insured by NCUA and is an equal opportunity lender. Cześć paczka, niezły upał, co? Hejka Polamer, na upał ocean najlepszy, dlatego płynę z prezentami do Polski. Na urodziny Polameru co miesiąc 50 klientów może mieć wysyłkę paczki za darmo. Zapakuj letnie prezenty dla bliskich, nadaj samolotem lub statkiem i wygraj. Szczegóły w biurach Polameru. Dzwoń 773-685-8222. 100 lat, 100 lat, Polamer, niech żyje wam! Witajte w miasteczku Żatec. Mówią, że tu roste najlepszy chmel na świecie. A kto nie wierzy, niech spróbuje Żateckiego, a sam se przekona. Żatecki, najlepszy chmel, wyborne piwo. To tak po tą niedzielę dzisiaj, no tak naprawdę ostrożnie, bo troszeczkę mokrawo jest po tych deszczach, żebyście czasem do chałupy tak szczęśliwie się powracali. Bukiem się doczyży, a ze się skrzy, a baba udaje ze twardośmi. Przekliną, wyklinął, wycek tu po, babę trzeba tresować, po to ją mam. Sikierą wyrąbim otwarte drzwi, niech mi nie podskoczy, nie skoczy mi. Baczność mu chłopić i baczność ją po, jową dziś pokosem, jową dziś dom. No, żeby ci się czasem nie udało. A bocycie to ogłoszenie o pracę, to u mnie na Facebooku. Super praca, super płaca, potrzebni pracownicy do framingu. Nowe domy, między 40 a 50 dolarów na godzinę. 708 kierunkowy, 774-4899. Super praca, super płaca, potrzebni pracownicy do framingu. Nowe domy, 40-50 dolarów na godzinę. 708-774-4899. Zespół Górzanie. Lezem jak męczennik, śmiercem jak nóż. Thank you.
odlek na stówki trzy. Rano mi wlepili, wlepili mi. Wybądźcie kochani, nie będę już. Do drugiej wypłaty zamknij na klucz. W minionym tygodniu Renatka Chrobak-Perek udzieliła mi dość obszernego wywiadu. Wiadomą rzeczą jest, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaprezentować tutaj w tej części antenowej, ale na Facebooku. Ten cały prawie godzinny wywiad tylko z nią tam jest, można sobie spokojnie posłuchać. Odsyłam was do tego wywiadu, bo był bardzo, bardzo interesujący i dużo ważnych rzeczy przekazywane jest w tym właśnie wywiadzie dotyczących obecnej sytuacji finansowej kraju, naszych inwestycji, wszystkiego po kolei. Druga część tej rozmowy była razem z Paulinką Krzysicą, która też ma długie lata stażu. Razem w współpracy z Renatką Chrobak-Perek. Tym razem odwiedziłem Fairway Dependent Mortgage Corporation. Renatka Chrobak-Perek jest sponsorem korespondencji z Ludźmierza również. To też posłuchajcie sobie fragmentów tylko jej wypowiedzi. Myślę, że warto wyciągnąć wnioski. Witam serdecznie, dzień dobry! Witamy, witamy! Mam nadzieję, że tej osoby przedstawiać wam nie muszę. Najbardziej znana, najbardziej prestiżowa, najbardziej szanowana i tak z respektem powiedzieć nasza bizneswoman Renatka Chrobak-Perek. Renatko, witam cię bardzo serdecznie. Nagramy fajną rozmowę z tobą dzisiaj. Jestem u ciebie, w twojej posiadłości biznesowej, nie prywatnej. I tak, witam. No to w takim razie, ladies and gentlemen, przed wami Renata Chrobak-Perek, team Renata, Fairway Independent Mortgage. Powiem ci, że warto cię było posłuchać wczoraj. To była taka naprawdę ciekawa, edukacyjna rozmowa, taki fajny wykład. Widzę, że czułaś się świetnie, byłaś zrelaksowana i dałaś nam taką wielką garść takich ważnych informacji biznesowych, bo właściwie nie wiadomo, co robić, gdzie, co, w jakim kierunku to wszystko zmierza. No właśnie, byłam zrelaksowana, bo wiesz, po pracy już wracasz, już wiesz, że koniec dnia, jeszcze ładna pogoda, piękne lato. I tak szczerze uważam, że chciałam podzielić się trochę moim doświadczeniem, moimi informacjami i spojrzeniami, bo widzę, że jednak ludzie pytają, denerwują się i nie wiedzą, w którym kierunku uderzyć. I zgadza się, nikt nie wie na pewno, nikt nie wie dokładnie, nikt nie daje żadnej gwarancji. Ale jestem w tym biznesie 25 lat i byłam na górze, byłam na dole, jak to się mówi. Byliśmy w jednej recesji, zaczęłam zaraz po tej 95. Też była w 95? Ja zaczęłam biznes, weszłam w biznes, pożyczki zaczęłam robić w 97, czyli byliśmy świeżo jeszcze po tej recesji 95, 94, 5, więc jeszcze to były takie, jeszcze ludzie byli tak. A tym nie, o tym nie pamiętają? Już nie pamiętają. A procenty właśnie wtedy, kiedy zaczęłam, były, jak przefinansowania robiłam pierwsze, to ludzie mieli 9,5. Więc wiemy, o czym mówimy, tak? Wow, także, aż mi przeszły ciarki. Tak, tak. No najwięcej pamiętamy 08, czyli 2008, mm-hmm. 7, 8 i 9, 2010, bo w real estate to był naprawdę, to można nazywać Great Depression. Jeżeli chodzi o naszą dziedzinę i real estate, to miało różne nazwy, dlatego że było bardzo poważne. Tak, i dlatego wielu ludzi widzę, że myśli, że to samo będzie się działo teraz. A my już doskonale wiemy, że nie będzie się to samo działo. Biorąc pod uwagę te wszystkie rezultaty ekonomiczne, które mogę wam, jak ktoś jest zainteresowany, przesłać, lub sami sobie możecie ten research dzisiaj zrobić, żeby widzieć gdzie, co i dlaczego, ale tak to wszystkie unemployment z tym ma wspólnego, gross domestic product ma z tym wspólnego, inflation ma z tym wspólnego, te wszystkie raporty, które wykazują, mają wspólnego z tym, gdzie idziemy, ile będzie real estate, co będzie. Ale bym powiedziała ogólnikowo, uważam, że nie mamy co się bać, bo teraz kupicie dom taniej. Negocjujcie, jak się wam bardzo nie spieszy. Daj im wskazówkę, Renatko. Negocjujcie, po prostu szukajcie tego domu, bo znaleźć fajny dom, tak jak powiedziałam, nie ma wystarczająco domów, więc znaleźć taki dom, jaki lubicie, z reguły nie będzie to od jutra. Czyli jak dzisiaj zdecydujecie,
chcecie kupić, możecie go jutro nie znaleźć, zacznijcie szukać, tylko stawiajcie lepsze teraz oferty, negocjujcie lepiej, spróbujcie to lepiej kupić, tak? I zobaczycie, że będzie taki dom, który Wam się podoba. Dziś go lepiej wynegocjujecie, ratę może dostaniecie gorszą, to sprzedający Wam pokryje tą różnicę w większości przypadkach. Wasz agent może z nami współpracować na temat tego programu, który mamy, żebyście te pierwsze dwa lata mieli niższe, a później przefinansujecie, więc wygracie na tym, że kupiliście tani dom, mimo że gorsze raty, a przy przefinansowaniu my już obniżamy wszystkie koszty, także to jest bardzo tanio. Naszych kosztów nie płacicie, małe Tyro Companies, czyli bardzo mały koszt przefinansowania jest. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo może ludzie się też czasami boją, jejku, no bo znowu trzeba zapłacić od przefinansowania. A to powtórz jeszcze raz, bo to nie są jakieś ogromne koszty przy takim przefinansowaniu. Dlaczego ludzie się boją? Mają podstawę do tego, dlatego że przy kupnie płacą bardzo wysokie koszty closingu. Zgadza się. Bardzo dużo idzie na kompanię tytułową. My nie liczymy jakichś dodatkowych punktów, aczkolwiek niektóre programy już nawet dzisiaj wchodzą z punktami, czyli dodatkowych kosztów, ale standardowe koszty, no to tam my też mamy $1500, to nie jest znowu nie wiadomo jak dużo nasz processing czy underwriting, tak? Ale Tyro Company potrafi być 3500, 4000, czyli jak popatrzymy na te wszystkie, są tam rezerwy, jest tam adwokat, są różne koszty przy kupnie, które wychodzą bardzo wysokie. Przy przefinansowaniu nie mamy adwokata, nie potrzebujemy wiele z tych rzeczy. Tyro Company jest $1000, nie 4000. My obcinamy nasze koszty, także naprawdę mniej niż 2000, w niektórych wypadkach około $1500 robicie przefinansowanie. Case by case możemy różne kredyty Wam dać, żeby Wam pomóc. Także kupno dzisiejsze na wyższej racie, a później po prostu dostać od nas, dodajmy Wam taki kupon, jak to się mówi, żeby nie było, że o, obiecywała, a proszę, 3 lata tak szybko minęły i nie dała, więc dajemy to na piśmie, że macie u nas taki rabat. Obiecała, a potem nie dała, tak? No dokładnie, chociaż nie mamy tej historii od 20 paru lat, że coś mówiła, a nie dała, ale mimo wszystko lepiej mieć zapisane. Właśnie i też podobno mówią, że najlepiej to się zgłosić do takich, którzy już są od wielu lat stabilni i nie ulegli żadnym krachom, żadnym recesjom, żadnym tragediom. To jest takie, to też bardzo ważne. Twoja siedziba się powiększyła i byłaś do pewnego czasu na Roberts Road, teraz jesteś troszeczkę z Roberts Road tutaj... Tak, fajnie no. Powiedziałeś, że nie dotknęła recesja, wiadomo, że nas wszystkich dotknęła, tak? Bo jak zaczęłam w 97 roku, to byłam na północy w Jefferson Park, tam mieliśmy pierwsze biuro. Aha. I doprowadziłam biuro, później otworzyliśmy drugą lokację na Archer i Harlem. Był moment, gdzie mieliśmy 17 pracowników wtedy, większość z nich to był loan officer, bo każdy mógł wtedy sprzedawać, nawet licencji nie mieliśmy, takie czasy były, to następny powód po poprzedniej 2008, licencji nawet nie było potrzeba, okej? Okay? No i później z tych 18 osób zeszło nas na 4-5 osób, łącznie z tą naszą Paulinką, którą wspomniałeś, żeśmy dalej pszczółki pracujące przetrwały, czyli zeszliśmy się w małym biurze z dwóch wielkich lokacji w jedno małe biuro, żeby przetrzymać te czasy, aha, ale przetrzymaliśmy. 91% dokładnie kompanii wtedy się zamknęło. Myśmy się utrzymali jako 9% firm, które przetrzymały ten okres. Wow. Także tak, czy gdzieś tam sobie gratulujemy, no ciężko no, było, tym, bo nie chcecie prawdy wiedzieć, jak było. Ciężko było? Oczywiście, że było ciężko. Ciężko było, co? To były czasy, kiedy trzeba było z oszczędności wziąć na zapłacenie rachunków i w domu, i w pracy, i ludzie nie wiedzieli, co robią, banki bankrutowały, pożyczkę szliśmy na closing, się okazało, nie ma pieniędzy, bo bank zbankrutował, później drugi, później trzeci, na pewno pamiętacie, jak się jeden z drugim merging robił, zmieniały się nazwy, to były naprawdę takie rzeczy, których nie zobaczycie za tych czasów. Tak, któryś tam bank zbankrutuje, już żeśmy tam słyszeli, że już parę banków drzwi zamknęło, także coś tam się może dziać, ale pewnie większość z Was nawet nie będzie wiedziało, że to się działo, tak? Także tak, było ciężko, ale tak, jest taka pewna forma, no nie powiem dumy, bo nie, to nie jest duma, tylko tak... Satysfakcja? Trzeba też samego troszeczkę pochwalić, że dało się radę. Wydaliśmy radę. Ale nie było to proste. No i tak odbudowaliśmy się z powrotem, przetrzymaliśmy ciężkie czasy. Powiedziałabym, że wtedy najtrudniejsze było 9 miesięcy, jak urodzenie dziecka. 9 miesięcy, czyli to też nie taka tragedia. Mhm. I to w moim wypadku pewnie, no trudniej, bo ja miałam też swoją firmę, tak? Ale ogólnie gdybyś ktoś dla kogoś pracował wtedy, to pewnie z 3 miesiące do 6 miesięcy takiego naprawdę uderzenia w dół i już było pomału się odbijanie, czyli to też nie taki koniec świata, że na 5 lat nas przymrozi, tak? Więc było trudno, ale nie, tak jak powiedziałam, mniej niż rok czasu odbudowaliśmy się pomalutku, siłą wspólną tych właśnie moich figur starszych dziewczyn, które ze mną przetrwały, trzymałyśmy się kupy, pomagaliśmy sobie nawzajem, no i tak pomału 5, 10, 15 i był moment, że było nas 32 osoby. No i teraz znowu troszeczkę 20 parę, niektóre, jak to mówią, ja jestem jak ta mama,
która dzieci wychowuje i czasem wypuszcza je z powrotem na swoje. Także niektóre dziewczyny poszły w swoim kierunku, bo taka kolej rzeczy. Mamy następne siły robocze, które trenujemy, także cały czas jest coś do przodu. Ja się cieszę tym, że mogę uczyć, w tym mam teraz taką satysfakcję, że mogę przekazać te moje doświadczenia i pomóc następnym i pomóc Wam, kochanym klientom i agentom i moim pracownikom z tym, co ja się nauczyłam, bo tak jak mówię, każdy odbierze swoje. Może ktoś przyjść, kto przeszedł ten 2008 i 10 inaczej, ale tak jak powiem, nie było łatwo, ale przeszliśmy i to, przejdziemy i to teraz. Tak udało na polskim rynku przez te pierwsze 10 lat tutaj funkcjonować, gdyby Polacy sobie nie pomagali. To gdzie się kochamy dalej, lubimy ze sobą imprezować, prawda, lubimy, nie? Lubimy prawda. Sobą pracować. A ponarzekać się... też trzeba czasami. Trzeba ponarzekać. Bo byśmy nie byli naturalni, by mówili, o cóż, tak, wszystko perfekt. Nie, nie jest perfekt. U nikogo nie jest perfekt, tak. Ale tak jak w tym wideo wczoraj też powiedziałam, starajmy się patrzeć na życie, że w kubku mamy pół pełno, a nie pół pusto. Jest taka teoria, nie? Że albo popatrzysz, że tam jest pół pusto, albo patrzysz pół pełno. Czyli sama kwestia, że mówisz, że jest dalej pełno, tylko pół pełno, bo jak używasz słowa pusto, to już jest, taka pustka to jest pustka. Tak? Czyli to jest filozofia znowu, ale no bądźmy w tej filozofii, czasem filozofia pomaga. Przez moment dotknęłaś słowa, powiedziałaś o rentach, wiemy 30% renty poszły do góry. Chcesz troszeczkę tak parę słów na ten temat powiedzieć, jak sytuacja ta obecnie wygląda? No tak, już widzę co się dzieje, bo dosyć paru klientów zdecydowało nie kupować, bo będą rentować, to teraz znowu dostajemy telefony z powrotem, że jednak żeby wynająć mieszkanie czy dom, który szukali, to już 20-30% wyżej niż było 2 miesiące temu czy miesiące temu. Także no tak wiadomo, że inwestorzy też w te domy, które kupują, biorą wyższe procenty i tak dalej, więc kosztuje ich to więcej. Wiadomo, że trzeba wyremontować niektóre te mieszkania, kosztują drożej wyremontować, kupić. Więc no, ci, którzy wynajmują te mieszkania, już też podnieśli ceny. Także jak zastanawiacie się, mam kupić, czy mam czekać, my możemy zrobić taką analizę kosztów czekania. Analiza kosztu czekania, czyli co jest lepiej, co za rok zyskam, biorąc pod uwagę, że płacę wyższy rent i biorąc pod uwagę, że domy mogą wrócić z powrotem do cen, czy kupić teraz. Także renty idą w górę, to jest dobre przypomnienie, że czasem nawet z tego powodu warto kupić teraz, chociaż procenty są wyższe. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, pomagają sprzedający w tym, pomagamy my i przefinansowanie kupon, który dostaniecie, na pewno raty będą niższe. Witam Polskie Góralskie Media, Radio na Góralską Nutę. Tak? Jesteśmy Paulinka, Krzysica, witamy serdecznie. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? Na wieki wieków. Zapraszam. Powiedzę, bo my już się troszeczkę łobgodali tam. To jest ta najdłużej pracująca. Od biurka wyciągnąć. A tam się dzieje czasem pod tym biurkiem. No dzieją, trzeba. W dzisiejszych czasach trzeba mieć różne takie supplements, witaminy, które się spod biurka wyciąga. Będziemy wjeżdżać tam kamerą, czy nie? Nie. Każdemu klientowi, któremu możemy pomóc, na pewno jesteśmy sami bardzo z tego zadowoleni. I nie ma klientów, których tak naprawdę nie możemy pomóc, prawda? A zwłaszcza Paulinka. Paulinka nie będzie spała w nocy i wymyśli rozwiązanie, obudzi się pierwszy raz rano, kwiatki podleje i dzwoni, wiem, mam rozwiązanie. Tak jest, to jest tak nasza Paulinka. Nie, no już mamy teamwork na pewno. Lata doświadczenia, lata pracy, to na pewno nam pomaga, że sobie możemy ze sobą przedyskutować wiele rzeczy. I na pewno nie ma czegoś takiego, że komuś nie zrobimy pożyczki. Może w danym momencie się nie kwalifikuje na pożyczkę w danym momencie, ale zrobimy tak w trakcie, podpowiemy, co trzeba zrobić. Jak nie dziś, to za miesiąc, za dwa. Ale zrobimy. Nie ma rzeczy niemożliwych. No chyba, że już ktoś naprawdę się do niczego nie nadaje, to się za nic nie bierę. To no. Zrobimy tak, żeby się wziął. Mówią, że jak diabeł nie da rady, to do nas wyślemy. Motywujemy i na pewno się da. Także na pewno z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić, podziękować naszym klientom przede wszystkim za współpracę, za zaufanie, naszym partnerom biznesowym, agentom realnościowym, którzy przez wiele lat są z nami, pomagają nam ten biznes tworzyć. No i no co jeszcze? Ja myślę, że wszystko powiedzieliście już. Dla mnie to jest debiut w ogóle w mediach, w radiu. Ja nawet nie wiem, czy mam patrzeć na ciebie, czy na kamerę, czy na Renatę. Tam dużo rzeczy można się dowiedzieć. Ale Paulinko, nie przerywam ci świetnego pozdrowienia dla wszystkich, które właśnie przesyłasz. Świetnie. Dla waszych ludzi, którzy są od samego początku i pomagali wam budować tą waszą firmę. Tak jest. Mamy, akurat w moim wypadku ja mam może 80% moich klientów to są Polacy. Także na pewno pomogli mi zbudować ten biznes i są częścią mojego sukcesu. Bo to, jak się mówi, praca czyni mistrza, prawda?
No mam nadzieję, na pewno tak, mam nadzieję. Cały czas idziemy do przodu, cały czas się szkolimy. No do mistrzostwa próbujemy dojść. Tak jest, aż do końca naszych dni, nie? No i Paulinka pomaga wszystkim. To samo jest Paulince. Mówiłam ci o skromności naszej Paulinki. Dziękuję. Nie lubi tak za dużo o sobie mówić, to ja o niej powiem, przypomnę. Bo nasza Paulinka po tylu latach ma, że właśnie uwielbiają ją nasi agenci realnościowi, partnerzy, którzy referują nam biznes. Klienci wracają, jak możemy wiedzieć, że ktoś nas uwielbia, ktoś uwielbia Paulinkę, jak widzimy, że wracają drugi, trzeci, czwarty raz, kupują, sprzedają, teraz dzieci swoich przyprowadzają, no bo po 20 latach to już się dzieci zrobiły dorosłe i teraz same sobie kupują i dalej wracają do Paulinki. Także my tutaj naprawdę uważam, że tworzymy właśnie, tak jak Paulinka powiedziała, ten teamwork, gdzie jeżeli tak jedna głowa nie wymyśli, to dwie, trzy, cztery wchodzimy razem i jak nie tak, to tak, jak nie tak, to tak. Dlatego było takie powiedzenie, że jak diabeł nie może, to do nas wyśle, no bo te siły są właśnie razem złożone do kupy i Paulinka naprawdę przez tyle lat pokazała i wykazała taką cały czas stabilność, że to nie było, że o, jestem na topie, albo nie jestem, albo chwilę staram się przez pierwsze 2-3 lata, a później nie. Nasza Paulinka, ile lat? 20? Ja już nie wiem, przestałeś mi obydwie liczyć, ale albo miesiąc, albo bardzo dwa. Bardzo mi miło. Mniej lub teraz więcej. Teraz na mnie nie kieruj tej kamery. No, także, miło, także tak, jesteśmy wdzięczni. W takim razie zamykamy dzisiejszy temat dyskusyjny. Świetny zresztą, bardzo ciekawy, interesujący. Gośćmi mojego fantastycznego dzisiaj wywiadu, rozmowy, reportażu były Renata Chrobek-Pyrek i Paulinka Krzysica. Dziękuję. Rozmowę prowadził Wojciech Dorula i... Synem? I kto? William Dorula. Yeah. Uczył się dzisiaj ze mną. Fajny chłopak. Super. Świetnie. Mamy nowe pokolenie, rośnie do pracy. Wy tutaj... Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy ślicznie. Cymanko, cześć. Chłopca, chłopca takiego, dla mnie już nie ma w świecie drugiego, ale mi nie dał serca za serce, zostawił miłość na poniewierkę. Był mi jak słonko, jak gwiazdy w nocy, płacą. Płacą dziś moje łocy. Wziąłeś mi serce, chłopce mój miły, jak żyć mam dalej, skąd zebrać siły? Byłeś syćkim, co kino miała, za moją miłość smutek dostała, za miłość moją łzy jak ta woda, leją się słocek, skoda, ej, skoda. Ej, wodo, co się źródła tocy, łopmy mi z solu te siwe łocy, ochłódź mi lica na głos polone, ochłódź mi serce na głos zolone, niech już nie gore, niech już nie boli, niech się już wreszcie przestanie zoli.
bo żeby było lepiej, będziesz musiał jeszcze dalej do Mabenki śmigać, bo tak by było chyba najlepiej. Słuchajcie, jedna z najbardziej znanych postaci, nazw w środowisku polonijnym, a szczególnie góralskim, Janina Galica, właścicielka najbardziej znanej restauracji na południu Chicago, w Burbank, Mabenka. Janciu, witaj w programie Radia na Góralską Nutę i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bóg zapłać za to, że mnie tu masz. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i customerów Mabenki. Znają cię wszyscy, uwielbiają twoją kuchnię, jest niesamowicie specyficzna, inne smaki, zawsze jest full house. Skąd nazwa Mabenka? Mabenkę wymyśliłam ja z imion moich dzieci, Maciek, Benia i Kasia. Kuchnia specyficzna, nietypowo polska, to jest jedna rzecz. Jaka kuchnia jest w Mabence? Mamy litewską kuchnię, dlatego że pierwszą restaurację, jaką kupiliśmy, to była Neringa w Market Parku. Dlatego właśnie nauczyli mnie gotować po litewsku najpierw, więc przenieśliśmy to później, jak kupiliśmy Mabenkę, wprowadziliśmy więcej polskich potraw. Ale tak naprawdę nasi customerzy jest w 80% Litwini. I dlatego, że ty się nauczyłaś i ty umiesz gotować, a więc praktycznie jesteś w pewnym sensie też niezależniona. Jak się coś stanie, to stajesz ku gorką i zaczynasz go parzyć. Ku gorką i do gorków i jako trzeba to tak. I za kelnerką, bo pracowałam za kelnerkę i syćku. Co trzeba robić. Janciu, jakby tak przyszło za jednym razem zrobić imprezę u tobie w Mabence, kilku tych ludzi tam można pomieścić? Do 100 osób. W Sunday? No nie, tylko na sali bankietowej. Sali bankietowej, ale pasowo wyjadają całą Mabenkę, kielu. To na restauracji może być 160, a na bankiecie 100. Wiem. Na pewno tego byś nie zrobiła, bo twoi stali klienci zawsze przychodzą. Masz takich ludzi, co przychodzą codziennie do ciebie? Mam takich ludzi, co przychodzą 2 razy dziennie i 3 razy dziennie czasami. Wow. Tak, mamy się stałych klientów. Klienci nasi są osobami starszymi. Jakieś ich utrzymała przez te lata? Pochodzenia, oni są pochodzenia polskiego, ale tu rodzeni. Ale lubią, jak im Busia, jak oni to mówią, gotowała i te smaki właśnie wracają do ich dzieciństwa i dlatego oni zawsze wracają. Niesamowite. Powiedz mi, Janciu, po tylu latach doświadczenia, jak ciężko jest mieć biznes gastronomiczny? Być właścicielem biznesu gastronomicznego. I co byś chciała doradzić tym młodym ludziom, którzy się dzisiaj na tego rodzaju biznes szarpią? No, na pewno jest to bardzo ciężki biznes, dlatego że produkty się szybko psują. Trzeba bardzo dbać, żeby ludzie byli zadowoleni. Jak ci się coś nie zejdzie, to już zniszczone. Jest naprawdę ciężko i cały czas trzeba pilnować. Niestety jest to 15 godzin dziennie praca. Nasi ludzie w tygodniu nie chodzą po restauracjach. Większość polskich pań gotuje. To jest nasz już narodowy przywilej, jakby powiedzieć, że żona gotuje w domu. Na weekend przychodzą w niedzielę, szczególnie po mszy świętej u Alberta. Zawsze mamy polskich ludzi, ale w większości to są właśnie ludzie, którzy już są na emeryturach i oni im się nie chce gotować. Więc chociaż w ostatnim czasie, nie wiem, może przez to, że mój syn pracuje na Facebooku i robi advertising na Facebooku, mam bardzo dużo młodych takich studentów. Co ten Facebook, co byśmy bez tego Facebooka nie zrobili. Dobrze, Janecku, godo im Bóg zapłać za to, że przyłożą do tobie i zaproszę ich tak samo, żeby dalej przyłożyli, a nowych ludzi ściągaj ku sobie do Mabenki i podaj adres. Jesteśmy w Burbank, 78 i Cicero, dokładnie 7844 South Cicero. Wszystkich serdecznie zapraszam. Tym, co są naszymi customerami od dawna, bardzo serdecznie dziękuję. A no, dla nowych zawsze mamy otwarte drzwi i serca i dobre jedzenie. Zapraszam serdecznie. I w jakich godzinach jesteście otwarci? Jesteśmy otwarci od 9 rano w tygodniu do 7, a na weekend od 8 do 8. Tak, że dzisiaj zapraszam. W niedzielę jestem do 8. Tak, Bóg zapłać. Ja dziękuję, że pan mnie zechciał mieć na tym swoim radiu. I wszystkim słuchaczom życzę miłej niedzieli. A wiedzeno słuchają syćka. Fajnie. Bóg zapłać. Okej, miłej niedzieli. Janina Galica, właścicielka restauracji Mabenka. Bez
Entertainment M Event Planners. Chcesz, aby najważniejszy dzień w swoim życiu wyglądał spektakularnie? Powierz go najlepszym fachowcom w tej branży. M&M Event Planners to rodzinny biznes już z 15-letnim doświadczeniem. Ich profesjonalizm, elegancja i klasa nie mają sobie równych. Są w stanie jednorazowo obsłużyć nawet do 1500 gości. Pięknie przygotują nie tylko przyjęcia weselne, ale chrzciny, komunie, zdyby, jak również prywatne imprezy tak w salonach, jak i również ostatnio bardzo popularny w ogrodach pod namiotami. Szybko, sprawnie i bezstresowo dopasują się do każdej okoliczności czasu i terenu. MMM Event Planners to Magda, Marek, Paulina, Szymon, Sylwia i Sebastian Wosiński, rodem z Czarnego Dunajca. Zapoznaj się z ich kreatywnością, ofertami, ogromną ilością bogatych wyposażeń, dzwoniąc do Pauliny pod numer telefonu 708 717 7552. 708 717 7552. Lub pogląda ich w internecie. MMM Event Planners. Podaruj im swój dzień, a nigdy go nie zapomnisz. Witam Państwa. Mam na imię Joanna Luty i jestem doktorem okulistą. Zapraszam Państwa do naszej nowo otwartej kliniki, która znajduje się w Palos Heights przy adresie 12131 South Harlem. Oferujemy nie tylko badania wzroku dla dzieci i dorosłych, ale również szeroką gamę wyboru ramek i szkieł kontaktowych. Zajmujemy się leczeniem jaskry, zaćmy i innych schorzeń układu wzrokowego. Dla dzieci oferujemy terapię wzrokową i kontrolę krótkowzroczności. Przyjmujemy różne ubezpieczenia. Po więcej informacji prosimy o telefon 708-550-2020. Jeszcze raz 708-550-2020. Dziękuję i do zobaczenia. Mój dziadek powtarzał, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak samo jest z ubezpieczeniem. Jeśli naprawdę macie chronić, musi być dobrane do Twoich indywidualnych potrzeb. Sertler & Associates doskonale to rozumieją. Niezależnie od tego, czy chcesz ubezpieczyć dom czy firmę, samochód czy motocykl, żonę czy kochankę, certyfikowani agenci Sertler & Associates dobiorą pakiet dopasowany idealnie do Ciebie. Sertler & Associates. Chroń to, co w Twoim życiu liczy się najbardziej. Zadzwoń 773-290-8000, biura na północy i południu Chicago. Thank you.
zabawa na remizie, dziś od sieju zacyna. Strażoki nosą skrzynki piwa, wódki i wina. Przyszli ludziska na remizę prawie z każdych stron, choć wtory przyset są, a bose krzesną wzią. I choćbyś kielu stoł, i choćbyś kielu grał, i choćbyś kielu wciął, nie zatońcę ci z tobą. I choćbyś kielu, ale i nową powiem, nawiązując do tej melodii i do tego ogłoszenia o pracę, no to tam naprawdę potrzebują taką sykowną, sprytną dziewczynkę, co by tak i po góralsku zagadała, i po pańsku, no i po amerykańsku, żeby umiała tak właśnie z tamok poprowadzić z drugą osobą taki góralski program. To tako rezolutno, fajno, sprytno, wiecie, taką prawdziwo góralsko dziewczynka, ale musi być też taka fleksybo, jak chodziło te wszystkie nasze języki, no i mieć trochę jej wiedzy. Powiem wam, zostawka jest tak konkretno, to tak, wiecie, za darmo tam się na pewno nie będzie jeździło i za małe pieniądze. Także pan Jacek Niemczyk, Petru mnie, żeby wam tu ogłosił tutaj w programie Radia na Góralską Nutę, bo go to za jak ja nie ogłosem, to w to ogłosi. To jest rezolutno, fajna dziewczyna, co by umiała po góralsku zagadać, co by umiała po pańsku powiedzieć, co by umiała i po angielsku powiedzieć, no i troszeczkę wyobraźni, ale tu chodzi to o góralscy, bo tam w politykę ją nie będziemy mieszać. Tu takie informacje, jak coś, kontaktujcie się ze mną 773-401-1518, a ja wam podam dalej, jak to zrobić, co to zrobić. Także z Mateuszem w Radiu 103.1 FM, tam potrzebna jest taka dziewczyna góralsko. Kontaktujcie się. Ja myślę, że to jest ciekawa sprawa i w łeczkę by się mi nawet tu w studiu taka dziewczynka przydała. A wiecie, co się znowu festiwal ryktuje? Wiecie, tutok na KW Kmart na rogu 79 i South Harlem. Lipiec 22, 23, 24, piątek, sobota, niedziela. W piątek od 4 do 9, w sobotę od 1 do 10 wieczór i w niedzielę od 12 do 9 wieczór. Wiecie, kanę na rogu 79 South Harlem. Fajna impreza letnia. W tamtym roku strasznie się ludzi dużo tam przewinęło, a więc wielkie karuzele, pokazy zwierząt, muzyka na żywo, pyszne jedzenie i syćkiego, co ino chcecie. Tak jakby w razie cego też ktoś chciał z polskim jedzeniem się tam zaprezentować. Bardzo serdecznie pytamy o kontakt, o te informacje. Możecie się śmiało ze mną kontaktować, ja wam powiem co, jako i kiedy. A więc jeszcze raz, wielki festiwal na rogu 79 Harlem. Tutaj kany był Kmart. Lipiec 22, 23, 24. Serdecznie was zapraszamy i będziemy się na ten temat uchwalować. I znowu prawie dwie godziny programu. O godzinę dłużej w internecie, na YouTubie, na Facebooku. No i tak już się stało. Także słuchajcie se górzanie dalej. Ja wam gadam, Bóg zapłać za gościnę waszych domach już z tej części internetowej. Program dla was przygotował, realizował Wojciech Dorula. Jak macie jakieś pytania, dzwońcie 773-401-1518. 773-401-1518. Wojciech Dorula, YouTube, radio, jak chodzi, tak? Albo też na Facebooku. I jest to rozgórzanie. Trzymajcie się, cześć! Od północy idzie ciemny chmury, od północy idzie chmury dół. Ja się w tobie, chłopca, zalubiła, być tylko, że chłopca o tym był. Jak po dysku słoneczku wychodzi, jak po nocy staje nowy dzień. Na mnie patrzeć będą twoje łopce, być tu dobrze, chłopce, o tym był. Tyś mój, inny mój, będziesz mój, chłopce mój. Tyś mój, inny mój, będziesz mój, chłopce mój. Tyś mój, inny mój.
choćby się myślało i mój dziewczynie, ja pod cegą, choćby cały wiek. Jo po cegą, choćby i wiek cały, jo po cegą, choćby do pustu. Łopcy w tobie się już zapaczały, choćbyś nie chciał, będzie mój ból. Łopcy w tobie się już zapaczały, choćbyś nie chciał, będzie mój ból. Ty się mój, inny mój, chłopcy mój, będzie mój. Ty się mój, chłopcy mój, będzie mój, inny mój. Ty się mój, chłopcy mój, będzie mój, inny mój. Ty się mój, chłopcy mój, inny mój, będzie mój. Ty się mój, chłopcy mój, inny mój, będzie mój. Ty się mój, chłopcy mój, inny mój, będzie mój.